Pietruszka to chyba najbardziej popularne warzywa. Zdawałoby się, że rosną w naszych ogródkach od zawsze. A tak naprawdę w polskiej kuchni zaczęły królować dopiero w XVI wieku. Marchewka, pietruszka, seler i por to zestaw niezbędny do ugotowania niemal każdej zupy. Warzywa te nazywamy włoszczyzną. Dlaczego? To dosyć proste. Sprowadzono je do nas prosto z Włoch. Na polskich stołach włoszczyzna pojawiła się dzięki królowej Bonie Sforzy, żonie króla Zygmunta Starego, która była rodowitą Włoszką z Mediolanu. Przeprowadziła się do Polski i chyba musiała zatęsknić za domowymi potrawami, bo wraz z nią w Polsce zakrólowała włoszczyzna, a także pomidory, kalafior czy fasolka szparagowa. Iście królewski zestaw warzyw.